Cześć dziewczyny, mam na imię Magda i Agnieszka poprosiła mnie, żebym nagrała dla Was krótki filmik i opowiedziała o tym, jak przebiegał u mnie detoks szafy przeprowadzony przez Agę. Czego się najbardziej obawiałam, co fajnego wyniosłam i co mogę Wam przekazać. Czego się najbardziej obawiałam? Pewnie tak jak każda z Was obawiałam się tego, że zostanę z pustą szafą. Że Agnieszka wyrzuci mi wszystko, co w niej mam, stwierdzi, że wszystko jest, wszystkie moje rzeczy są do niczego i że będzie czekał mnie straszny koszt zakupu nowych rzeczy. No tak się nie stało. Wyrzuciła bardzo dużo, ale nie oszukujmy się, to były rzeczy, które w mojej głowie z tyłu bardzo głęboko były już spisane na stratę. Część z nich nie nadawała się już do noszenia. Pamiętała czasy mojego urlopu wychowawczego i macierzyńskiego. Moja córka ma 5 lat, więc same dobrze wiecie, że już pracując zawodowo te rzeczy kompletnie się nie sprawdzały. Część z tych rzeczy źle mi się kojarzyło, a część zwyczajnie i mówiąc po babsku, no nie wchodziłam. Były też rzeczy, które dla pewnego rodzaju emocji zostawiałam sobie, bo mi się też kojarzyły dobrze, tak zwane rzeczy na pamiątkę. Dostałam coś od siostry, a tam od mamy i w ogóle żal i głupio mi było to wyrzucić. Tego obawiałam się najbardziej. Natomiast nic z tych rzeczy nie nastąpiło. Agnieszka nie była brutalna. Nie wyrywałyśmy sobie rzeczy jak w filmie z rąk. Naprawdę podeszła do tego bardzo, bardzo profesjonalnie i zaczęła od porządkowania szafy w ten sposób, że poprosiła mnie, żebym pokazała jej swoje ulubione rzeczy lub ulubione zestawy. Rzeczywiście takie miałam. Wszystkie trzy zestawy, w których chodziłam non-stop. Pamiętam, i to było jakiś czas temu, my wyrzuciłyśmy w sumie 147 rzeczy. Natomiast myślę, że 100 było zapakowane w dwa worki, leżały gdzieś pod łóżkiem i ja naprawdę nawet nie pamiętałam, co w nich było. Następnych 47 to były rzeczy, które wisiały zakurzone na wieszakach i codziennie rano wściekałam się na siebie, że jest pełno w szafie, ja nie mam czego założyć. No myślę, że każdy z Was ma ten sam problem. Agnieszka, ku mojemu zdziwieniu, trzy zestawy, które ja jej pokazałam, powiedziała, okej, fajne i pasują do siebie. Między innymi pokazała mi tę koszulę, to jest moja fajna koszula, w której dobrze się czuję, to są moje kolory. I rzeczywiście większość zestawów, które zrobiłyśmy z Agnieszką, opierało się na tej kolorystyce. Nie były może wzorzyste, były gładkie, ale zapanowała nad moją szafą w ten sposób, że zdecydowanie wyrzuciła większość rzeczy, zostawiłyśmy parę i zrobiła dla mnie listę. I tu warto by przejść do pytania następnego, jak ten detoks szafy wpłynął na mnie. Ja poczułam nieprawdopodobną ulgę. Myślałam, że będę miała poczucie straty, bólu, również takiego bólu finansowego, że co ja teraz zrobię, bo przecież będzie czekał mnie zakup no minimum 10-15 rzeczy, żeby uzupełnić zestawy. Tak naprawdę już przy pierwszym wyjściu lub bardziej przepłynięciu szybko przez sklep, jak to mamy mają w zwyczaju, nie mają na to czasu, żeby swobodnie się między wieszakami poruszać i mają na to czas. Łapałam się na tym, że zaczynam dotykać rzeczy, czy brać rzeczy, które to są następne, takie same, sprawdzone, utarte ścieżki, których pełno wisi, ale ja do tego nie mam spodni, do tego kiedyś dokupię żakiet. To by fajnie wyglądało, gdybym kupiła jeszcze tamtą bluzkę. Kompletnie bez sensu. Więc na pewno dało mi to, ten detoks dał mi to, że bardzo świadomie podchodzę do tego, co powinnam kupić, co mam w szafie, co z czym mogę zestawić. Miałam akurat świadomość swojej sylwetki i kształtu
wiedziałam, co na mnie dobrze leży. Więc przynajmniej to miałam z głowy. Ale moim problemem było zawsze dokupowanie rzeczy, nie mając zupełnie bazy. I druga rzecz, którą jak wpłynął na mnie detoks, że uświadomiłam sobie, że mam mnóstwo tak zwanych dodatków uzupełniającej garderoby, ale nie mam kompletnie bazy. Oprócz swoich trzech zestawów, które ze sobą fajnie pasowały, okazało się, że nie mam porządnych jeansów, białej koszuli, garnituru, sukienki biznesowej, w ogóle sukienki, szpilek czarnych, naprawdę basici, naprawdę podstawowe rzeczy dla każdej kobiety pracującej to już w ogóle. I to naprawdę najbardziej z całego spotkania z Agą, to mnie najbardziej uderzyło, uświadomiło mi, że nie dysponuję w szafie rzeczami, które kupuje się czasem na lata, wysokojakościowe, żeby móc właśnie różnymi innymi kolorami, do których mam ogromną słabość, uzupełniać bazy. I dlatego tak bardzo nic ze sobą w szafie mojej nie pasowało. Rzeczy było dużo, ale wszystko ze sobą nie grało. I to było naprawdę wspaniałe. I trzecia rzecz, bardzo ważna, to, że wzięłam głęboki oddech. Było mi, naprawdę czułam się 10 kilo lżej, albo może nawet 100. Czułam, że w końcu moja szafa, mimo że naprawdę na wieszaku wisi tyle rzeczy, że w końcu moja szafa ma sens, że wiem, w którym kierunku ma iść i emocjonalnie pozbyłam się wszystkich tych balastów, coś co oglądałam w szafie przesuwając, co ja się tam rano ubiorę, te błyski jakiejś historii, emocji, to wszystko zostało za mną. W ogóle najfajniejsza rzecz jest taka, że ja dzisiaj, nie pamiętam, to chyba pewnie będzie jakieś 3 tygodnie czy miesiąc po tym, jak widziałyśmy się z Agnieszką, ja pamiętam może 3 czy 4 rzeczy, które ja wyrzuciłam. Ja nie pamiętam, co było w tych workach. Absolutnie. To świadczy o tym, jak bardzo wydawało mi się tylko, że ja byłam do tych rzeczy przywiązana, które ciągle kuły mi po oczach i przypominały o czymś tam. O tym, że kiedyś byłam szczuplejsza, a może właśnie nie byłam szczuplejsza, że to były jakieś niefajne czasy, 10 kilo większe, a może mi się przypominało z rozrzewnieniem coś bardzo fajnego albo właśnie coś strasznego. Pozbyłam się tego zupełnie. Jestem na etapie uzupełniania szafy podstawowymi rzeczami. I czwarta rzecz to jest taka, że ja nie wchodzę w tej chwili do losowo wybranych sklepów. Mam listę zrobioną przez Agnieszkę podstawowych rzeczy, mam ją w portfelu. I jak tylko mam sekundę czasu i stwierdzam, że to jest ta sekunda, kiedy wejdę do sklepu, to ja wyciągam tą kartkę i myślę, dobrze, biała koszula, ciemne dżinsy, garnitur. I tylko choćbym nie wiem, co widziała okazyjnie i nie wiem, jaka byłaby promocja, jak bardzo by mi się to opłacało, to będę się trzymała tylko tej listy. Jest jeszcze parę rzeczy do kupienia, ale jestem na dobrej drodze. Bardzo ważna jeszcze rzecz. Rzeczywiście z Agnieszką uratowałyśmy parę rzeczy, które były fajne, które były absolutnie moje, tylko były niedopasowane, coś było za długiego, coś wypadałoby zrobić jakieś zaszewki. Ja też zdecydowałam się na detoks z Agą, dlatego że ostatnimi czasy schudłam parę kilo i pewne rzeczy już tak fajnie nie leżały. I cała siatka jeszcze różnych rzeczy, cała torba poszła do pani krawcowej, która właśnie pracuje nad tym, żeby mi te rzeczy dopasować, bo to się naprawdę bardziej kalkuluje niż kupowanie 10 następnych rzeczy. Także to tak odpowiedziałam tak naprawdę na pytanie, jak ten detoks wpłynął na mnie, że się poczułam super lekko, pozbyłam się negatywnych emocji, ale też jednocześnie była to odpowiedź na to, co najbardziej mi się podobało. Tych parę rzeczy, które Wam wymieniłam, a zupełnie wisienką na torcie było to, w jaki sposób Agnieszka spojrzała na rzeczy, które były w szafie i w jaki sposób mi je połączyła. Ja pracuję w branży dość kreatywnej, jestem też wnętrzarzem, ale sposób połączeń rzeczy
jakie zasugerowała mi Agnieszka, no naprawdę nie wpadłabym na to. Nie są w żadnym wypadku awangardowe, jakieś zbyt odważne, takich stylizacji bym się bała, ale mają swój charakter, nie są nudne, nie są na pewno żakietem grzeczniutkim, czarnym, z białą koszulą. Jest to na przykład jeden z moich ulubionych zestawów, mianowicie czarna tiulowa spódnica, moje złote riboki i sweterek, po prostu zwyczajny czarny sweterek. No, czuję się w tym super. Spódnica tiulowa czarna nie była założona przeze mnie, myślę, że jakieś 4 lata, czekając ciągle na wyjście wieczorne albo sylwestrowe, co oczywiście w życiu młodej mamy no, nie zdarzało się zbyt często. A jak się okazywało, że takie wyjście było, to najszybciej mi było ubrać czarne dżinsy i szpilki, załatwione. Także spódnica zyskała zupełnie nowe życie, tak samo zresztą jak cekinowa spódnica, do której dobrałyśmy włochaty sweter i się okazało, że w zasadzie mogę wyjść tym na ulicę. Także to podobało mi się zdecydowanie najbardziej. Czy poleciłabym detoks innym osobom? W ogóle Agnieszka mnie o to zapytała. To w ogóle takie pytanie, no jasne, że tak. Myślę, że każda kobieta marzyłaby o takim detoksie. Pewnie niektóre z Was są bardziej na to przygotowane, niektóre jeszcze nie. Ja do tego dojrzewałam. Ja do tego dojrzewałam różnymi, może nawet nie małymi kroczkami, co takimi milowymi krokami w moim życiu. Między innymi jedno z ostatnich takich wydarzeń, potrzeb, to było to, że te parę kilo udało mi się latem schudnąć i miałam ogromny dramat rano ubierając się, bo nie dość, że tych rzeczy niczym nie pasowało, to jeszcze niektóre wisiały, a niektóre zwyczajnie już były sprane. I Agnieszka, mogę powiedzieć bardzo delikatnie, aczkolwiek stanowczo, wydawała opinię o niektórych rzeczach. Czasem nie musiała nawet nic powiedzieć, tylko naprawdę? Naprawdę to nosiłaś? I w takiej formie śmiechu właśnie przebiegało nasze spotkanie. Więc ja bym naprawdę poleciła Agnieszkę wszystkim. Łącznie z tym, że polecam ją wszystkim swoim koleżankom i swojej osobistej mamie, której nie znam drugiej takiej, której by się detoks szafy przydał bardziej. Myślę, że najważniejszym zdaniem, jakie zapamiętałam ze spotkania z Agnieszką i co dało mi też jakby podsumowanie sensu naszej pracy, to zdanie, które powiedziała, że Magda, jeżeli siostra twoja twierdzi, że ta bluzka jest fajna i nie masz jej wyrzucać, masz ją nosić, to niech ona ją sobie weźmie. Jeżeli twoja mama twierdzi, że w tej sukience kwiatuszki wyglądasz słodko, no to pewnie widzi w tobie jeszcze małą córeczkę, bo wszyscy wokół ciebie widzą w tobie ukochaną córkę, ukochaną siostrę, ty jesteś dla nich najfajniejsza, najładniejsza i w związku z tym rzadko które mamy, czy siostry, czy dorosłe córki patrzą tak bardzo krytycznie i bez emocji, bo mojej mamie znowu taka bluzeczka, kwiatki kojarzyła się wtedy, bo byliśmy nad morzem, bo mojej siostrze kojarzyła się ta bluzka, bo przywiozła mi ją z Indii. Nie było głupio ją wyrzucić. Moja siostra uważała, że ta bluzka jest fajna. Super, ona jest bardzo ładna. Pytanie, czy jest dla mnie? I zdanie, które wypowiedziała Agnieszka, Magda, one patrzą na ciebie jak na ukochaną córkę i najlepszą siostrę i nie będą nigdy obiektywne. I wtedy dotarło do mnie, że potrzeba profesjonalistki z zewnątrz, która oczywiście wcześniej przeprowadza z tobą wywiad i stara się dowiedzieć twoich potrzeb, natomiast zupełnie bez emocji podejdzie do twojego typu urody, do twojej sylwetki, do twojego w ogóle trybu życia, do twoich potrzeb i nie rujnując tobie finansów i szafy, wyczaruje z tego, co masz, parę rzeczy dołoży i pożegna się ostatecznie z rzeczami, które ty, twoja rodzina, twoi bliscy nie potrafili sobie poradzić. Pomijając fakt, że zyskałam naprawdę, myślę, że 1/3, to co najmniej szafy więcej, łącznie z tymi pawlaczami, gdzieś tutaj kawałek tej szafy widać. Ona jest w tej chwili
zajmuje tylko jedne drzwi. Także następne części szafy są przyszykowane po to, żeby kupować tylko te rzeczy z listy. I chciałam Wam powiedzieć, że zupełnie od siebie, tak na koniec, oprócz tego, żebym Agnieszkę poleciła każdemu, zresztą to robię swoim bliskim, byłam bardzo podekscytowana po tym spotkaniu. W zasadzie to można byłoby powiedzieć po tym detoksie, że ja miałam wrażenie takiego wręcz haju trochę. Że w końcu po tylu latach, no bo te niektóre rzeczy, ja naprawdę niektóre z moich rzeczy, faktem jest, że ja nie niszczę rzeczy. Niektóre z moich rzeczy miały 10 lat. Więc jak ja się pozbyłam balastu, który nosiłam przez 10 lat, ja się poczułam, jakbym wkroczyła, i myślę, że wkroczyłam w nowy etap w swoim życiu. Jestem bardziej świadoma tego, co noszę, ale nie był w stanie nikt z bliskich tego sprawić. Nie był w stanie nikt z bliskich mi pomóc, doradzić. Agnieszce zaufałam w zasadzie po sekundzie, jak zobaczyłam jej profil, jej zdjęcie na Facebooku, bo tak się poznałyśmy, ona gdzieś pewnie swoimi różnymi metodami trafiła do jakiegoś tam segmentu klientów, pewnie się wśród nich znalazłam. I ujęła mnie tym, że nie boi się kolorów. Bardzo podobały mi się jej okulary, jej odważny garnitur, zdaje się chyba tam turkusowy, muszka, i pomyślałam sobie, tak, ta dziewczyna mnie zrozumie, ona mnie nie wbije w szary żakiet z działu księgowości. Dobrze, że jest nikomu, tylko no po prostu to nie moja branża, tak? I żebym się mogła przystosować do charakteru swojej pracy. I pomyślałam sobie, że ona by mnie zrozumiała, bo podobał mi się styl, którym prezentowała swój cały profil na Facebooku. I zaczarowała mnie również pierwszą rozmową, na którą się umówiłyśmy SMS-owo. Rozmowa trwała, no myślę, że około 45 minut. I Agnieszka naprawdę, ona zadawała tylko pytania. I po trzecim ja odpowiadałam na pytania i sama się do siebie uśmiechałam, bo dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę, jakie są moje potrzeby, jakie są moje bolączki, skąd się wzięło w ogóle to, że ja chcę tego detoksu, co się w moim życiu stało, że jestem po różnych wydarzeniach w życiu, których chcę już się odciąć, zacząć nowe, jestem osobą pozytywną, chcę się dalej rozwijać, chcę się wszystkiego uczyć. Ona zadając mi pytania, zaczęła mnie ukierunkowywać i zaczęła uświadamiać mi, że po pierwsze ten detoks jest niesłychanie ważny i detoks jest, można by powiedzieć, początkiem kreowania wizerunku. Będę z Agnieszką dalej współpracowała. Natomiast ona zadając te pytania, musi być świetnym psychologiem, w zasadzie na łopatki mnie rozłożyła po jakichś 10 minutach i doszła pewnie do tego, do czego dochodzą psychologowie na kozetkach tak po 10 spotkaniu. I naprawdę byłam tym bardzo zaskoczona. Bardzo zaskoczona, że tak umiejętnie, tak szybko, tak celnie, telefonicznie przecież, a nie rozmawiając ze mną twarzą w twarz, potrafiła celnie zadawać pytania, a ja sobie sama odpowiadałam. Także to tak ode mnie, na koniec, jakie wrażenie na mnie wizualne i również takie czysto dla mnie wręcz naukowe zrobiła Agnieszka, bo naprawdę naukowe to jest dobre słowo, dlatego że ona mody nie traktuje jak tylko i wyłącznie zabawę, ale naprawdę ogromny i bardzo ważny w życiu każdego człowieka, szczególnie kobiety, wycinek życia, bardzo często właśnie na takim wizerunku opieramy swoją karierę, swoją wiarygodność, swoją rzetelność, wszystko w zależności od tego, w jakiej branży pracujemy. Powiem jeszcze tylko tyle, że chyba bałam się też, że Agnieszka na początku nie, to nie chodziło o Agnieszkę, ja się bałam zawsze stylistki, że przecież tak trudno zajrzeć jest w czyjąś głowę. Bałam się tego, że narzuci mi jakiś swój styl.
To się zupełnie nie stało, absolutnie. Agnieszka jest osobą, która najpierw mnie wysłuchała, ale bardzo dobrze już po rzeczach widziała po moich opowieściach o pracy, czego ja oczekuję. Także jeżeli miałabym polecać komuś stylistkę, detoks szafy, zmianę wizerunku, to mnie przychodzi do głowy tylko Agnieszka. Nie jestem w stanie w tej chwili nawet, myślę, że nie byłoby łatwo innej osobie dotrzeć do mnie. Z czystym sercem, dziewczyny, naprawdę kamień z serca po takim detoksie. Nie umiem nawet w zasadzie Wam opowiedzieć, co się dzieje w głowie, ale myślę, że ten efekt takiego odurzenia to jest chyba coś, co najbardziej czym mogę określić, co się wtedy ze mną działo. Pilnuję, żeby ta szafa nadal była taka, naprawdę dużo z niej mogę w tej chwili wycisnąć. Zestawy mam super, zupełnie z innego kanału myślenia niż mojego. Agnieszka otworzyła mi na pewne rzeczy oczy. Także po dokupieniu jeszcze paru rzeczy myślę, że naprawdę przez rok, czy do następnego sezonu, czy nawet przez dwa następne sezony nie będę musiała w ogóle wchodzić do sklepu. Nawet nie mam takiej potrzeby emocjonalnej, mentalnej, żeby po uzupełnieniu tej bazy chcieć czegoś więcej. Bo mam tyle w tej chwili możliwości, że to mi zupełnie wystarcza. Mam nadzieję, że jeżeli któraś z Was się zastanawiała nad tym, czy skorzystać z usług Agnieszki, to już rozwiałam Wasze wątpliwości. Myślę, że Agnieszka odniesie się jeszcze do tego mojego filmu, pewnie wstawi go na swój profil i jakoś te wątki jeszcze z Wami poprowadzi live. Także ja Wam bardzo dziękuję. I dziękuję Tobie, Agnieszko, też. I mam nadzieję, że będziemy się jeszcze nieraz słyszeć. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.